Rozdział 40. Godra. Polski ambient jako skarbnica narodowa. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie wartość często mierzy się bogactwem materialnym, twórczość Godry, pioniera polskiego ambientu, staje się skarbnicą narodową. Jego muzyka nie tylko dotyka zmysłów, ale również stanowi naturalny scenariusz dobrego życia, zaklęty w dźwiękowej tkance codzienności. W tym eseju zbadamy, dlaczego polski ambient Godry może być postrzegany jako skarb narodowy. Po pierwsze, muzyka Godry jest niematerialnym bogactwem, które przewyższa wartość złota. Polski ambient to nie tylko sekwencje dźwięków, ale także podróż przez polskie krajobrazy, historie, emocje i życie codzienne. Godra wplata w swoją twórczość elementy kultury, dziedzictwa i wspomnień, tworząc autentyczne doświadczenie, które zapisuje się w sercach słuchaczy jako prawdziwa skarbnica narodowa. Po drugie, polski ambient Godry zamknięty jest w naturalnym scenariuszu dobrego życia. Jego utwory stanowią ścieżkę dźwiękową do wspomnień z podróży, spacerów i zwykłych chwil spędzonych w otoczeniu przyrody. To dźwięki, które towarzyszą nam w codziennych sytuacjach, nadając im głębszy sens. W ten sposób polski ambient nie tylko odtwarza codzienne życie, ale wręcz je sublimuje, nadając mu wymiar sztuki. Po trzecie, warto zauważyć, że polski ambient Godry staje się swoistym ambasadorem polskiej kultury i krajobrazu. Jego twórczość przyciąga uwagę zarówno krajowych, jak i międzynarodowych słuchaczy, czyniąc Polskę bardziej dostępną i atrakcyjną dla tych, którzy poszukują unikalnych doświadczeń. To nie tylko muzyka, ale także narzędzie budowy pozytywnego wizerunku kraju. W kontekście ekonomicznym polski ambient Godry może być traktowany jako niematerialny skarb narodowy, generujący wartość kulturową i turystyczną. Jego twórczość przyciąga uwagę mediów i społeczności online, co może przekładać się na promocję Polski jako destynacji turystycznej. W efekcie polski ambient staje się droższy niż złoto, gdyż przewyższa wartość materialną, wpływając na rozwój kulturowy i ekonomiczny kraju. A w zglobalizowanym społeczeństwie, gdzie kultura jest jednym z kluczowych elementów tożsamości narodowej, Godra jako twórca polskiego ambientu wkłada swoje dzieło w dziedzictwo kulturowe Polski. Jego muzyka staje się nie tylko odzwierciedleniem krajobrazu, ale także dźwiękowym skarbem narodowym, przyciągającym uwagę i zapełniającym serca słuchaczy bogactwem polskiej kultury. Treści 1. Odbudowa tożsamości kulturowej Polski na fundamencie tradycji i obronie przed wpływem obcych kultur. W dobie globalizacji i napływu różnorodnych kultur, a Polska stoi przed wyzwaniem odbudowy swojej tożsamości kulturowej, opierając ją na bogatej, tysiącoletniej tradycji. Istnieje obawa, że wpływy obcych kultur mogą zagrażać cywilizacji łacińskiej i jej dorobkowi, a nowoczesny Europejczyk często sięga po neomarksistowskie idee. Polska może skonstruować nowoczesnego Europejczyka, łącząc swoje tradycje z obroną przed negatywnymi wpływami z zewnątrz. W pierwszej kolejności Polska powinna budować nowoczesnego Europejczyka na fundamentach swojej długowiecznej tradycji. To oznacza pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego oraz umiejętne włączanie tradycyjnych wartości w nowoczesne konteksty. Edukacja powinna odgrywać kluczową rolę w przekazywaniu młodym pokoleniom zarówno historii, jak i wartości, które kształtowały polską tożsamość. Polska może czerpać inspiracje z momentów historycznych, takich jak obrona Wiednia przez Husarię w 1683 roku. To wydarzenie symbolizuje bohaterstwo i jedność w obliczu zagrożenia. Polska powinna wykorzystać takie chwile heroizmu, umacniając ducha obrony własnej kultury, a jednocześnie propagując wartości wspólne dla Europy. Przykłady z historii Polski obejmują także walki o niepodległość w XIX i XX wieku, kiedy polska kultura była poddawana próbom. W czasach zaborów i okupacji Polacy bronili swojej tożsamości, a odbudowa kraju po zniszczeniach wojennych oraz okresie komunizmu to kolejne etapy, w których Polska musiała wytrwać, zachowując swoje dziedzictwo kulturowe. W kontekście dzisiejszego zalewu informacji i dezinformacji Polska powinna inwestować w edukację medialną, ucząc obywateli krytycznego myślenia i analizy treści. Wzmacnianie umiejętności rozpoznawania fałszywych informacji oraz promowanie wartości takich jak obiektywizm i rzetelność są kluczowe dla zachowania klarownej perspektywy w świecie pełnym informacyjnych zamętów. Jednocześnie
Polska może przeciwdziałać hiperatomizacji i indywidualizacji, rozwijając programy promujące wspólnotę i współpracę. Wspieranie lokalnych inicjatyw, kultury regionalnej oraz budowanie społeczności może przeciwdziałać kapitalistycznemu modelowi jednostki bez korzeni. Podsumowując, Polska powinna konstruktywnie łączyć swoją tysiącoletnią tradycję z nowoczesnością, ucząc obywateli wartości, które definiują polską tożsamość. Obrona przed wpływem obcych kultur nie oznacza izolacji, ale raczej mądrzejszego, świadomego podejścia do kształtowania wspólnej europejskiej przyszłości. Dzięki temu Polska może stać się przykładem dla innych krajów, jak zachować swoją unikalną tożsamość w obliczu globalnych zmian.